Kochani, a jeszcze takie pytanie, bo się zanim położę spać, bo oczywiście sobie gadam z widzami, nie tylko, czy z wami. Mam takie pytanie, słuchajcie, od dwóch dni, od trzech chyba już teraz, tak, od niedzieli, znowu sobie zacząłem puszczać w domu wieczorem polskie radio, polską jedynkę. To jest stacja radiowa polska, polska jedynka, znacie pewnie wszyscy. I moje pytanie brzmi następująco. Czy coś się popierdoliło? Czy w Polsce zaczyna być państwo wyznaniowe? Z całym szacunkiem. Zawsze jedynka była bardzo taka narodowa, bardzo patriotyczna, bardzo katolicka. Ale bez przesady. Natomiast to, co teraz słyszę w radiu, po chyba ponad roku niesłuchania polskiego radia w ogóle, to jest jakieś przegięcie. Powiem wam, o co chodzi. Włączam sobie w niedzielę... Nie, w poniedziałek to było. Po pracy sobie włączyłem radio, bo gdzieś o godzina 18. To polskie radio. Mówię, a posłucham sobie w końcu polskiego radia. Nastawiłem sobie jedynkę, słuchamy sobie. Znaczy sobie tam coś robię w domu i słyszę... No, zbliża się godzina tam 19, dobranocka dla dzieci i coś tam. I najpierw watykańskie radio, wiadomości watykańskie. Dobra, te wiadomości watykańskie zawsze były tam w okolicach 19. Laudatus Jezus Christus i tak dalej. I tam, no, to zawsze było. Potem dobranocka dla dzieci. Poczytanka katechetyczna. Opowieść o Goliacie. Też tam, mówię, dobra, no, wiecie, jedynka zawsze była dosyć tradycyjna, więc spoko, nie? Audycja wieczorna po wieczorynce dla dzieci. Do studia zaprosiliśmy fantastycznych gości, mówi pan prezenter, z nazwiska nie znam w ogóle. I pan mówi, tu zapraszamy tego i tego pana, jakiś Maciej, jakiś tam i ktoś tam. I dwie godziny napierdzielania o tym, znaczy tych dwóch gości, którzy byli zaproszeni do audycji, napierdzielali o tym, że oni są nawróconymi alkoholikami, znaczy jeden nawrócony alkoholik, a drugi nawrócony narkoman. Że zauważyli Jezusa w swoim życiu, że mają Boga w sercu i teraz odprawiają właśnie na Jasnej Górze, będzie tam 15 października wielka modlitwa narodowa, na którą zapraszają. Oni tam będą grali jako zespół rockowy i w ogóle, ale chcą, żeby dołączyli do nich tacy ludzie, którzy czują Boga w sobie i tak dalej. I słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko temu, wiecie jaki jestem, ja jestem sufitą, więc duchowe sprawy jak najbardziej. Ale tu już takie mi się lampka włączyła. Mówię, kurwa, czekajcie. Dobranocka dla dzieci katechetyczna. Tam Laudatus Jezu Chrystus i wiadomości watykańskie normal, spoko. Teraz tych dwóch gości napierdziela. Okej. Zbliża się godzina. I oni tam napierdzielali dobre 2-3 godziny nawet. Zbliża się godzina 23:45. Zawsze o tej porze w jedynce, zawsze, odkąd pamiętam, a latami słuchałem tego radia jeszcze w Polsce mieszkając, jest wieczorna literatura jedynki. I zawsze jest fragment 10-15-minutowy czytany jakiejś wybranej książki. No i jest takie... Literatura... wybrana literatura jedynki. Zapraszamy. Pani zapowiada tytuł. Ewangelia według świętego Łukasza. I gość, kurwa, czyta Ewangelię według świętego Łukasza. I tu już takie dzwony. Zbliża się północ i pani prezenterka zapowiada... Za chwilę, drodzy widzowie, drodzy słuchacze... Będzie hymn, wybije 24, jak zwykle nadamy hymn państwowy, a potem zapraszamy do nas serdecznej naszej porannej, nocnej audycji, która będzie trwała aż do 3:30, a gośćmi dzisiejszej audycji będą ksiądz Władysław jakiś tam, ksiądz Stanisław jakiś tam i siostra Maria jakaś tam. I tam, prawda, wybiła północ, dzwony, coś tam. Hymn poleciał z radia i zaczyna się audycja. Audycję posłuchałem przez pół godziny. Dwóch księży, siostra zakonna i redaktorka. Więc teraz bardzo proszę, bo może to był zbieg okoliczności, autentycznie. Może to był zbieg okoliczności. W poniedziałek było po prostu chrześcijańsko-katolicko przez cały wieczór. Czy naprawdę po roku niesłuchania jedynki aż tyle się w niej zmieniło? Bo na tyle, na ile ja pamiętam jedynkę, to po północy zazwyczaj, niezależnie od dnia tygodnia, po północy były audycje, owszem, prowadzone na żywo, gdzie byli zapraszani jazzmeni, gdzie byli zapraszani różnego rodzaju artyści, poeci, autorzy książek i tak dalej. I były tam albo na przykład psiarze, nie wiem, hodowcy królików. I były jakieś takie fajne rozmowy przez 2-3 godziny w tej nocy, nie? Po północy. Przed północą literatura jedynki, to pamiętam, że były czytane książki naprawdę takich fajnych autorów, między innymi Kurta Vonnegata, którego wam ostatnio reklamowałem. Też były czytane fragmenty książki Kurta Vonnegata, były czytane jakieś... były czytane fragmenty książki Pratchetta i tak dalej, Jonathana Carola. A tu nagle Ewangelia według świętego Łukasza.
Proszę o komentarze i proszę o wypowiedzenie się tego, czy to był zbieg okoliczności, czy faktycznie coś aż na tyle zmieniło się w polskim radiu numer 1. Jeśli ktoś oczywiście słucha. A tymczasem, Borem Lasem, moi drodzy, dobranoc. Jeżeli ktoś słyszał o jakiejś taniej działce, najlepiej z chatą, chodzi mi o bardzo tanie. Chata może być do remontu, może być drewniana, może być kryta słomą. Działka nie musi być duża, może mieć 2 na 3. Nie hektary oczywiście. Żeby było tanio i blisko lasu i jeziora, to ja bardzo proszę o wiadomości na privie, bo jestem zainteresowany. W Polsce oczywiście. Nie, tu, w Polsce. No, to pozdrawiam, kochani, pa.